Następna zabierze głos pani Skrzydlewska. Dziękuję, panie przewodniczący. W wielu państwach członkowskich, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych samorządów, wprowadzone zostały karty dużych rodzin. Głównym celem ich funkcjonowania jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom wielodzietnym. Każda z tych kart w różnym zakresie uprawnia rodziny do korzystania z ulg przyznanych im przez podmiot wprowadzający kartę. Niestety dotychczas brak jest ogólnoeuropejskiej regulacji, która rodzinom wielodzietnym przyznawałaby takie same uprawnienia w całej Unii. W moim przekonaniu zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja powinny premiować rodziny wychowujące wiele dzieci poprzez stworzenie przynajmniej ogólnych zasad dla wprowadzenia Europejskiej Karty Dużych Rodzin. Dlatego, uznając potrzebę zarówno dowartościowania rodzin wielodzietnych w coraz bardziej starzejących się europejskich społeczeństwach oraz tego, że Europejska Karta Dużej Rodziny stanowiłaby skuteczny instrument realizacji polityki prorodzinnej w całej wspólnocie, gorąco apeluję do Komisji o niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Frau Kollegin Schidlewska. Es folgt. Dziękuję pani Skrzydlewskiej. Pan Kutas. Mulțumesc, domnule președinte. Europa adăpostește 25% din totalul forestier. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W Europie znajduje się 20% całkowitej liczby.